Seks w wielkim niemieście Lesie to dwie książki w jednym, bo została ona przetłumaczona na angielski. Nie chcę o niej mówić po znajomości, tylko po przyjaźni, bo przyjaźnię się z jej autorem, Łukaszem Uczajem, od wielu lat. Dlatego napisałam na ostatnią okładkę taką zajawkę, opis, co jest w środku. Tylko Łukasz Uczaj, profesor nadzwyczajny w Rzeszowskiej Uczelni. I erotoman też nadzwyczajny, wszystkojad, jedzący łożyska z porodów swoich córek, mógł napisać ten poradnik dla zakochanych w naturze. Bezwstydnie podając miejsca, pory roku i rodzaj podłoża do uprawiania miłości. Zdemaskował niewinne bratki jako słowiański symbol kazirodczych związków. I maślaki, naturalne lubrykanty. Jakie to ładne słowo, bo jest lubić i brykać. Lubrykanty. Lubrykanty dla leśnych ruchadeł. Książka orgazmiczna, łącząca praktykę z erudycją i wrażliwością. Nie znam podobnej książki pisanej przez profesora z takim poczuciem humoru, brakiem zadufania i dystansem do samego siebie. Rewelacyjna mieszanka erudycji i takich pikantnych szczegółów. Opis. Jak Łukasz wyjmuje sobie z penisa 30 bodajże kleszczy, no to jest opis grzybobrania mickiewiczowskiego. Może nie takie wyżyny poezji, ale równie dobra zabawa. Łukasz podaje też bo filmowcy mają złotą godzinę na filmowanie o zmierzchu. Natomiast autor opisuje złote 2 tygodnie, kiedy najlepiej kochać się w lasku. Są to ostatnie tygodnie kwietnia, bo nie jest za gorąco, nie jest za zimno, nie ma podglądaczy grzybiarzy i nie ma robactwa komarów, które tną w pupę. A największą przyjemność tego cięcia w pupę ma robak o nazwie, w ogóle nie wiedziałam, że istnieje, bąk ślepak, dostać tak ślepakiem. Rewelacyjne są opisy nazw. Lubię język, więc bardzo mnie to ciekawiło, skąd się wzięła macierzanka. Od matek, bo napar z tej rośliny służy do przemywania narządów rodnych. Powrotycz, bo przywracał dziewictwo. Płukanka w tym powoduje napuchnięcie pochwy. Albo sromotnik. O bratku już czytałam. To był symbol w czasie nocy świętojańskiej przełamania tabu między kazirodztwa między siostrą a bratem. I została stąd nazwa bratek. Sromotnik. Opis. Sromotnik bezwstydny, inaczej sromotnik smrodliwy, nosi łacińską nazwę phallus impudicus, czyli dosłownie phallus bezwstydny. Nie bez powodu. Wygląda jak wielki, obnażony kutas w wodzie. Na dodatek ma silny zapach, przywabiający muchy, który może się kojarzyć z niezmienianą przez kilka dni odzieżą ze śladami fermentującej spermy. Sromotnik bezwstydny to phallus naprawdę pokaźny. Ma 25 cm jak dildo XL. Są także opisy konferencji naukowych. Na jednej z konferencji spotkałem panią botanik, która w tropikalnej dżungli zaspokaja się kwiatami filodendronów. Ich twarde i śliskie kwiaty rozszerzają się u nasady i każda kobieta może dopasować sobie głębokość, na jaką wejdą. Polecała szczególnie filodendron giganteum. Sprawdzianem, czy naprawdę ktoś nas podnieca, jest uprawianie miłości na śniegu, bo wtedy opada z reguły wszelka ochota. Łukasz przestrzega przed depilacją, bo na przykład podczas stosunku w wodzie nie przylepią się różne nasiona, rośliny, tak jak jemu kilka orzechów kotwiczaka, czegoś, co brzmi niemal jak choroba weneryczna, a jest szlachetną rośliną rozmnażającą się na owłosieniu. Na koniec jest opis miłości mistycznej do przyrody. Ostatnio coraz więcej mówi się o ekoseksualności. Myślę, że tak traktowałabym tę książkę. O ludziach, którzy współżyją z ziemią i drzewami lub masturbują się w pięknych miejscach na szczytach gór czy na brzegach mórz. Nie chcą wydawać potomstwa, nie zależy im na byciu z innym człowiekiem.
spotkałem kiedyś bieszczadzkiego mistyka, który współżył z drzewami. Wlewał swoje nasienie w szczeliny i dziuple w drzewach. Nie wiercił w nich otworów wiertarką, zbyt je kochał. W narracji współczesnych ekologów współżycie z ziemią, fetyszyzm natury, chroni nas przed największym zagrożeniem dla biosfery, czyli przeludnieniem. Każda porcja spermy wlana w mysią dziurę to być może dziecko, które nie zostanie bezmyślnie poczęte. Dziecko, które w przeciwnym razie zatruwałoby planetę swoimi pampersami, tonami śmieciowego jedzenia, które zje, i tysiącami lotniczych mil. Może lepiej, jak to nasienie zjedzą muchy. Ale Łukasz też poleca, kochanie, w lesie nie tylko z powodu antykoncepcji, ale także przyjemności, zapachu przyrody, pocierania się skórą, całą sobą, o ściółkę, igły. Też daje przepisy, gdzie to robić najlepiej, żeby się nie pokaleczyć, a natrzeć zapachem. Rodzaj terapii poprzez zanurzenie w przyrodzie, w dźwiękach, zapachach i innych bodźcach, które daje nam las. Myślę, że można tę praktykę rozszerzyć na seks. Moja książka jest właśnie propozycją bardziej świadomego bzykania w lesie. Tak więc jest to przepis, jak świadomie nie tylko zajmować się macierzyństwem, tacierzyństwem, ale także i jedzeniem, fast foodem, slow foodem, ale świadomym bzykaniem się w lesie. Bzy, polecam tę książkę świadomie.